Państwa, żeby wszystko było sprawnie, to jest taka propozycja, bo nie ukrywam, że z doświadczenia właśnie, o którym tutaj Pan Stanisław wspomniał, jest tak, że niektórym trudno jest sformułować myśli i pytania i czasami nadużywają trochę czasu, więc minuta na zadanie pytania, później przerywam i następny zadaje pytanie. Kto z Państwa? Tu są już. Tutaj, tak? Jestem z Parcela. Od wielu lat interesuję się pańskimi fanizowami i chciałbym, żeby pan publicznie powiedział, jaka jest pańska misja tych właśnie felietonów? No taka, żeby, wie pan, mówić ludziom jak jest, bo wbrew pozorom najważniejsze jest diagnozowanie sytuacji. Właściwie jaki mamy problem, bo jeśli jeśli na przykład pacjent w szpitalu nie zostanie prawidłowo zdiagnozowany, to nawet jak lekarz ma dobre intencje, to może go wyprawić na tamten świat, prawda, przez niewłaściwą terapię. Otóż dobrze jest wykorzystać czas na zdiagnozowanie sytuacji państwa, żeby wiedzieć, na czym polegają nasze problemy i wtedy już mamy pół gotowej odpowiedzi na pytanie, co trzeba zmienić i w jakim kierunku. I tak pojmuję swoją misję, bo ja nie, na przykład, no nie zabiegam o państwa głosy, bo ja nigdzie nie kandyduję, więc nie mam żadnego interesu, żeby państwu wstawiać jakiś bajer, bo nic od państwa nie oczekuję, prawda? Wydaje mi się, że mam trochę wiedzy na temat funkcjonowania naszego państwa, że mam parę dobrych pomysłów. Zresztą nie tylko ja, bo są ludzie inni też, którzy mają dobre pomysły. No i dobrze było w tym kierunku iść. Podam jeden taki dobry pomysł, który niestety nie został zrealizowany. W 1992 roku w Sejmie była dyskusja na temat zasad przyszłej konstytucji. Co powinno się znaleźć w przyszłej konstytucji, jak już tam będzie uchwalona. I poseł Korwin-Mikke zaproponował, żeby do przyszłej konstytucji wprowadzić normę zakazującą uchwalania budżetu z deficytem i karać każdą próbę obejścia tego zakazu jako kradzież z uchwałą. Śmiechu było co nie miara. Sejm mało się nie rozleciał ze śmiechu. Oczywiście nikt tego do konstytucji nie wprowadził, ale minęło zaledwie 20 lat i mamy dług publiczny taki, że nikt nie wie, co z tym zrobić, a koszty obsługi długu publicznego, nawet nie wiemy, jaka jest wysokość długu publicznego, bo minister Rostowski w czasie swojej kadencji 3 razy zmieniał sposób liczenia długu publicznego, w związku z tym wysokość długu publicznego w szacunkach się waha od 1 200 000 000 zł do 3 700 000 000 zł, bo taką wysokość podaje Instytut Sowieckiego, pan dr Dąbrowski. No, ale znamy inną wartość, koszty obsługi długu publicznego, to jest w ustawie budżetowej, expressis verbis, no to wiemy. W roku 2012 koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy. W roku ubiegłym 50 miliardów. No teraz mamy początek listopada, więc jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Więc nie jest wykluczone, że jeśli dotychczasowa dynamika będzie zachowana, to będzie 56, może 57 miliardów. Czy to jest dużo, czy mało? No, dla porównania. Koszty 10-letniego programu modernizacji sił zbrojnych z inicjatywy pana prezydenta Komorowskiego wynoszą 140 miliardów złotych, 10-letniego programu, czyli średnio 14 miliardów złotych rocznie. A tu prawie 60 miliardów może być w tym roku koszt obsługi długu publicznego. To pokazuje, jaka to jest skala. A można było tego uniknąć, gdyby właśnie ten pomysł został zrealizowany, bo skąd dług publiczny się bierze? Ano z kumulowania się deficytów budżetowych i kosztów obsługi. Gdyby nie było deficytu budżetowego, nie byłoby powodów do tego. I no, dobrze jest, żeby sobie ludzie takie rzeczy uświadamiali, bo jak pamiętam, wprawdzie Franciszek, książę de la Rochefoucauld,
w jednym ze swoich aforyzmów mówi, że nikt nie jest zadowolony ze swojej fortuny, a każdy ze swego rozumu. No ale skoro już mamy rozum, to dobrze jest z niego korzystać we właściwym kierunku, prawda? A co to komu szkodzi, jak się czegoś dowie przy okazji? To tyle. Dziękuję bardzo. Panie Stanisławie, dwa takie krótkie pytania. Jedno pytanie dotyczy książki Ulubionego Sullivana Boga. Dlaczego uważa Pan, że republikańska forma sprawowania władzy lepiej by implementowała zasady prawa rzymskiego niż na przykład monarchia konstytucyjna? Drugie pytanie, co takiego stało się w stosunkach francusko-amerykańskich na początku lat 70., że Francuzi zażądali od Amerykanów złota? Dziękuję bardzo. Ja nie uważam, żeby republikańska forma rządów, tylko ten tytuł i tak, ten felieton tytułowy do tej książki powstał na skutek tego, że kolega Artur Górski napisał kiedyś w jednej ze swoich publikacji, że ulubionym ustrojem Pana Boga jest monarchia. No ja takie rzeczy sprawdzam. No i zacząłem wertować Biblię, czy Pan Bóg się wypowiadał na tematy polityczno-ustrojowe. I okazało się, że raz się wypowiedział. Ale akurat przeciwko monarchii, więc profesor Górski po prostu nie znał Pisma Świętego. On lubi monarchię, więc wydawało mu się, że Pan Bóg też powinien lubić. Ale okazało się, że nie. No, inna rzecz, że być może Pan Bóg nie lubi monarchii na ziemi. Natomiast w niebie, jak wiadomo, monarchia jest absolutna. I tak jak kiedyś napisałem, że jest ten świat i tamten świat. O tamtym świecie bardzo niewiele wiemy. Prawdę mówiąc, nic nie wiemy, z wyjątkiem jednej informacji. Że na tamtym świecie nigdy nie było, nie ma i nie będzie żadnych reform. I być może to jest przyczyna takiej różnicy między tamtym światem a tym. Więc drugie pytanie, przepraszam, proszę powtórzyć. A, no to nie w 70 roku, to jest rzecz, zaszłość, która już miała, znaczy nastąpiła trochę wcześniej to wydarzenie, mianowicie kryzys Suezki. Kryzys Suezki. W 1956 roku. Kryzys Suezki polegał na tym, że egipski prezydent Nasser znacjonalizował kanał Suezki, co się bardzo nie podobało Wielkiej Brytanii i Francji, ponieważ Wielka Brytania i Francja, zwłaszcza Wielka Brytania, czerpała duże korzyści z eksploatacji kanału Suezkiego. No i odbyła się tajna narada w Sèvres pod Paryżem, tam gdzie wzorzec metra jest przechowywany, z udziałem Izraela, Wielkiej Brytanii i Francji, jak to zrobić. I ustalono, uradzono Rada w Radę, że Izrael zaatakuje, uderzy na strefę kanału, wywabiając do strefy kanału Suezkiego wojska egipskie. I wywiążą się tam ciężkie walki, w rezultacie kanał zostanie zamknięty dla żeglugi. I wtedy Wielka Brytania i Francja w imię bezpieczeństwa żeglugi i pokoju światowego wezwą obydwie strony do wycofania wojsk ze strefy kanału Suezkiego. Izrael się wycofa, a egipska armia się nie wycofa, bo oni będą uważali, że są na własnym terytorium. No to wtedy wylądują komandosi francuscy i brytyjscy i już nie tamtego, tylko w interesie pokoju światowego wyprą stamtąd armię egipską i odzyskają kontrolę nad kanałem Suezkim. I tak się stało. I tak się rzeczywiście stało. Izrael uderzył, potem tam się wywiązały ciężkie walki, kanał został zamknięty, ci wezwali, Izrael się wycofał, zainkasowawszy uprzednio wynagrodzenie, a armia egipska się nie zdała, na nią uderzyli komandosi francuscy i angielscy i zaczęli się tam wybierać. Wszystko było dobrze, gdyby nie prezydent Eisenhower. Bo prezydent Eisenhower, którego zapewniano wcześniej, że żadnej akcji wojskowej w strefie kanału nie będzie, zawrzał gniewem i powiedział, że jeżeli wojska brytyjskie i francuskie natychmiast się nie wycofają ze strefy kanału, to Stany Zjednoczone zażądają natychmiastowej spłaty długów wojennych. No i jak wobec takiej poważnej zastawki, no wycofali się. I Anglia wyciągnęła inny wniosek z kryzysu suezkiego, a Francja inny. Otóż Anglia
od tamtej pory nie robi nic bez porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a Francja zapalała nienawiścią do Stanów Zjednoczonych. Zresztą częściowo to jest zracjonalizowane z takiego powodu, a częściowo to trudne jest do zracjonalizowania, bo Francja jeszcze z jednego powodu nie lubi Ameryki. Otóż Ameryka, dlatego że Ameryka dwukrotnie widziała Francję upokorzoną. I Francja nie może tego Ameryce darować. To trudne jest to, ale zapewniam Państwa, że tak jest. Że to jest taka przyczyna tej niechęci, takiej animozji. I w związku z tym to ma oczywiście konsekwencje, bo Niemcy i Francja prowadzą, znaczy wyznają doktrynę europeizacji Europy. To znaczy stopniowego wypychania Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej. Stopniowego, bo tu nie może być żadnych gwałtownych ruchów. Ale ta doktryna jest realizowana i przy każdej takiej okazji to daje o sobie znać. No Niemcom to trudno się dziwić, bo Niemcy dwa razy przegrały wojnę, dlatego że Stany Zjednoczone wtrąciły do polityki europejskiej. Niemcy o tym pamiętają doskonale, więc no. A Francja, jak mówię, to bardziej skomplikowane, ale też jest wyraźne. Proszę bardzo. Nazywam się Konrad Florianczyk. Odniosę się do pierwszej części Pańskiej wypowiedzi o etyce w ekonomii. Mianowicie, kiedy powiedział Pan, że jeśli zaistnieje konflikt pomiędzy Panem a Panią, wtedy wkracza państwo, aby wyegzekwować sprawiedliwość. Rzeczywiście w takiej sytuacji możemy ufać, że sprawiedliwość zatriumfuje, jednak co w sytuacji, kiedy stroną konfliktu jest państwo? Wtedy jedna ze stron wyrokuje we własnej sprawie. Czy możemy liczyć na sprawiedliwość wtedy i jakie ewentualnie mechanizmy mogłyby ją obronić? No, wtedy jest znacznie trudniej oczywiście, dlatego właśnie sektor publiczny powinien być możliwie jak najmniejszy, bo wtedy ryzyko takiego konfliktu interesów, im mniejszy sektor publiczny, tym mniejsze ryzyko konfliktu interesów. Zawsze jakiś tam sektor publiczny musi być. Rzecz w tym, żeby państwo nie miało zbyt dużych uprawnień. W ogóle dobrze jest postawić sobie pytanie, co to jest władza publiczna? Czy to są właściciele państwa, a zatem właściciele nas wszystkich, nasi, że tak powiem, dobroczyńcy i tak dalej, czy też są to ludzie przez nas wynajęci? Przepraszam, proszę Państwa, bardzo proszę o przedstawienie samochodu o numerach rejestracyjnych LU2371M. Jest zablokowany wyjazd w tym momencie. Dziękuję. Czy to są ludzie wynajęci przez obywateli do zajmowania się sektorem publicznym, do zarządzania sektorem publicznym? Jak powiedziałem, jeżeli uznamy, że to są właściciele państwa i to, no to właśnie wszystko mogą i tak dalej. To jest, że tak powiem, pogląd faszystowski. Bo warto zwrócić uwagę, że istotą faszyzmu nie jest to, że ktoś tam Żydów, dajmy na to, nie lubi, czy podnosi rękę w rzymskim salucie, tylko istotą faszyzmu jest przekonanie, że państwu wszystko wolno. To Benito Mussolini to wyraził w takiej formule. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. To wyraźnie widać, o co tu chodzi. I jeżeli uznamy natomiast, że władza publiczna to są ludzie wynajęci do zarządzania sektorem publicznym, no to oczywiste jest, że mogą mieć tylko takie uprawnienia, które są niezbędne do zarządzania tym sektorem, ani jednego więcej. Bo to co więcej, to jest kosztem wolności obywateli i kosztem na ogół majątku obywateli się odbywa. W związku z tym, no i sektor publiczny w związku z tym powinien być jak najmniejszy, bo jeżeli sektor publiczny się rozrasta, no to on się rozrasta kosztem sektora prywatnego. Kosztem sektora prywatnego. A więc naszych uprawnień, naszego majątku, i to trzeba, bo te zależności są bardzo proste. I druga rzecz, no to sam system wymiaru sprawiedliwości.
No, problem w Polsce na przykład to jest bardzo trudny do przezwyciężenia, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Dlatego, że no, za moich czasów na przykład, studenckich, jak skończyłem studia, no to chciałem odbyć aplikację sądową, bo ja skończyłem studia prawnicze. No i kiedy poszedłem do prezesa Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, to jedyne pytanie, jakie mi zadał, czy należę do partii. Jak mu powiedziałem, że nie należy, to popatrzył na mnie jak na Marsjanina. Wiedziałem, że to nie mam co tam w ogóle żadnych nadziei. No teraz nikt chyba o to nie pyta. Chyba, że pyta, tylko nie wiadomo do której partii. No, drugim takim czynnikiem, który, że tak powiem, podważa moje zaufanie do niezawisłości sądów, to jest niepowodzenie lustracji w Polsce. Proszę Państwa, no, zadajmy sobie pytanie, puśćmy wodze fantazji. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy szefami którejś z siedmiu organizacji, siedmiu bezpieczniackich organizacji w Polsce, bo jest siedem oficjalnie działających. My tu wiadomo, myślałem, że ta osoba, która wychodziła, to jest pewnie przedstawienie samochodu, ale wciąż jest nieprzedstawiony. To jest czarny Opel z Opola Lubelskiego 28364. Bardzo byśmy prosili o przedstawienie. Może tutaj nie ma tego właściciela na tej sali, może to kto inny. Straż miejska pobije. Mam wrażenie, że to lekka ironia jest. Bardzo prosimy o to serce. No już druga osoba wychodzi, więc może tym razem właściwa. Proszę Państwa, no i w związku z tym, gdzie byśmy lokowali agenturę? No przecież z całym szacunkiem nie w środowisku gospodyń domowych, bo gospodyń domowa to może dostarczyć mnóstwo informacji, na przykład co się przypaliło i tak dalej. Mogą być to nawet informacje prawdziwe, ale mało użyteczne. Natomiast agenturę lokowalibyśmy tam, gdzie się między innymi wydaje wyroki, gdzie się kontroluje kluczowe segmenty gospodarki itd. Więc wyobrażam sobie, że ci szefowie tych bezpieczniackich organizacji nie są głupsi od nas, prawda? I oni też to wiedzą. I w związku z tym no, można mieć pewne podejrzenia co do niezawisłości sądu. Zresztą wielokrotnie to się, te podejrzenia się niestety potwierdzały. W związku z tym no, dobrze było o to też zadbać. Bo to jest jakaś, to jest może nie absolutna gwarancja, ale w każdym razie sprzyja takiemu wygaszaniu potencjalnych konfliktów interesów. Nie da się chyba, no można obejść to. Można to obejść. Na przykład w sytuacji, kiedy stroną jest państwo, to znaczy władza publiczna, można by wprowadzić zasadę, że wtedy obowiązkowy jest sąd polubowny. Nic by się nie stało złego, to nie byłaby też rewolucja, jeśli chodzi o system prawny, bo instytucja sądu polubownego nawet na gruncie istniejącego ustawodawstwa jest dopuszczalna. Może by tylko wprowadzić zasadę obligatoryjności w przypadku konfliktu interesów. To myślę, że to by było, no nie wyobrażam sobie bardziej daleko idącego zabezpieczenia, bo sąd polubowny polega na tym, że jego orzeczenia mogą być egzekwowane potem przez władze państwowe, bez względu na to, jakie orzeczenia zada. A na przykład w handlu zagranicznym instytucja sądu polubownego jest bardzo często używana i państwa, nawet za komuny, polskie centrale handlu zagranicznego bez szembrania podporządkowały się na przykład arbitrażowi tam w Bazylei. Także to, mówię, nie jest to instytucja nieznana, a jakiś taki eksperyment bez precedensu. Proszę bardzo. Thank you.
Rafał Brzanka. Panie redaktorze, ja nie mam pytania do pana, bo ja rozumiem, co pan mówi do mnie. Przynajmniej staram się słuchać ze zrozumieniem. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko, no może tak dobrze nie będzie, bo chciałbym się tylko nie zgodzić z paroma tezami. No, jeszcze by tego brakowało, jakbyśmy się zgadzali. No właśnie. To może ja powiem. Proszę bardzo. Po pierwsze, podzielił pan reakcję społeczeństwa na ten kapitalizm kompradorski, czyli tą rzeczywistość, znaczy społeczeństwo w reakcji na trzy grupy, prawda? Co do pierwszej grupy, pan twierdzi, że to jest najbardziej wartościowa, ja twierdzę, że to jest najmniej wartościowa, wręcz wartość tej grupy jest ujemna. Co do drugiej grupy, no tu jest pan dla nas bardzo uprzejmy, bo twierdzi pan, że ta druga grupa podjęła częściowo przynajmniej jakąś tam walkę z tym kapitalizmem. Otóż moim skromnym zdaniem walka polega na wymianie ciosów, nawet w proporcji 1000 do 1. Znaczy ktoś mnie 1000 razy kopia, a ja się raz zamachnę. Natomiast tego, czegoś takiego nie ma, bo ja nie słyszałem, żeby jakikolwiek przedsiębiorca, no nie wiem, wywalił szybę w urzędzie czy coś takiego. Trzecia grupa moim zdaniem to jest pierwsza grupa, której się udało. No to mnie pan tu zaskoczył. No proszę. Druga sprawa. Ale to niech mi pan powie, co pan ma na myśli, że się jej udało, bo nie bardzo rozumiem. No bo pierwsza grupa to jest trzecia, której się nie udało. Oni chcą, dlaczego powiedziałem, że jest najbardziej... Już rozumiem. Druga sprawa. Proponuje pan, zamiast składki ubezpieczeniowej, proponuje pan podatek. Podatek malejący, celowy. Ja moim skromnym zdaniem to jest tak zamienił stryjek siekierkę na kijek. Tu nie ma co, tu już się nic nie uratuje. Jeszcze gorzej. Jedyna rzecz tylko jaka jest, to po prostu jedna ustawa, jedno zdanie. Likwiduje się przymus ubezpieczeniowy. I tylko to. Bo tylko to może zadziałać, bo podatek ani nie będzie malejący, ani nie będzie celowy, bo natychmiast obrośnie w naszych warunkach takimi różnymi cudami, co pan mówił, że koszty zbierania podatku i tak dalej, natychmiast zaczną iść w górę i wszystkie pieniądze pójdą sobie w bok. A druga sprawa, jeżeli powie pan ludziom, że dostają bezekwiwalentne zobowiązanie, to natychmiast każdy zaczyna kombinować, tak jak mi to Friedman to przewidział, to no, po prostu przestają płacić, więc ci, którzy zostają złapani na płaceniu tego podatku, będą musieli płacić coraz więcej. No w efekcie stanie się tak, jak się stanie. Rozumiem. Tak? To może, bo ja zapomnę, wie pan, o co pan pytał. Tak. Proszę państwa, to są uwagi pana dotyczą tego, o czym ja tu nie mówiłem na tej sali, tylko w ogóle przy wielu innych okazjach i takich prelekcjach, które są w sieci. Od razu powiem, o co chodzi. Trzy grupy walczące z kapitalizmem, znaczy reagujące na kapitalizm kompradorski. Pierwsza grupa to są ci, którzy emigrują. Ja podtrzymuję opinię, że to emigruje najbardziej wartościowy element. Dlatego, że pomijając to, że to są ludzie, młodzi w zdecydowanej większości, ale ja bardzo wielu ich poznałem, jeżdżąc po tych zagranicznych ośrodkach, gdzie miałem okazję się z nimi zetknąć. To są ludzie na ogół bardzo przedsiębiorczy i na ogół sobie dobrze tam dają radę, tak jak przynajmniej się zdążyłem zorientować. Ale tam jest poukładane wszystko. Proszę pana, no jest, ale no podam jeden przykład, właściwie dwa przykłady. Jeden taki pan, młody chłopak właściwie w Anglii, który tam się nauczył zawodu. W postaci umiejętności budowy murów takich dzielących pastwiska w Yorkshire bez zaprawy. No i jest na kilka hrabstw najlepszym fachowcem, więc ekonomicznie bardzo dobrze mu się powodzi. Tam się tego nauczy, więc widać, że to jest człowiek, który nie stracił. Dodawać. Podejmować, co się gdzie uczy? W Polsce? Proszę pana, no w Polsce... A za czyje pieniądze? To teraz proszę jak? Pana, nie wiem... Za nasze, wie pan, no za jego rodziców, którzy też podatki płacili tak samo. Nie, ale nie tylko jego. Więc proszę pana, to, że oni wyjechali za granicę, bo poczuli się wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego, to tylko dowodzi ich spostrzegawczości.
I to, co, nie, nie. Chociaż takie postawy też są. Chociaż takie postawy też są. Na przykład jak byłem w Australii, to spotkałem takich ludzi, którzy mają głębokie poczucie winy z powodu tego, że z Polski wyjechali. Mają głębokie poczucie winy. Nie, niczym konkretnym nie uzasadnione, tylko takie, bardzo żywe u nich. Ale mówię, to nie wszyscy takie mają, bo niektórzy otrzepali pył z sandałów i po prostu tam są. Druga grupa to jest taka, która prowadzi z kapitalizmem kompradorskim wojnę. My o tej wojnie wiemy z takiej informacji, którą podaje Główny Urząd Statystyczny, że około 30% produktu krajowego brutto, a więc tego, co jest wytworzone i sprzedane w Polsce, powstaje w szarej strefie, a więc w konspiracji przed władzą publiczną. Wojny mogą przyjmować różny obraz. Niekoniecznie taki, bo co takiemu przedsiębiorcy przyjdzie, że wybije szybę, nie wiem, w urzędzie skarbowym? Nic. W jego sytuacji to się nie zmieni. Natomiast jeżeli on wpadnie na pomysł skutecznego obchodzenia zdzierstwa podatkowego, no to jest to korzystne dla jego przedsiębiorstwa, jego rodziny. Nawet czasami dla gospodarki narodowej jest korzystne. Więc to jest... Ja uważam, że dzięki tym ludziom, dzięki tej wojnie właściwie, nasza gospodarka jako tako funkcjonuje. 1/3 gospodarki pracuje w podziemiu. I to wyjaśnia przyczyny, dla której nasza gospodarka jako tako jeszcze funkcjonuje, dostarczając naszemu narodowi ekonomicznych podstaw egzystencji. Natomiast trzecia grupa to są ci ludzie, którzy poczuli się wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego i w związku z tym coraz natarczywiej prezentują postawy roszczeniowe, to znaczy domagają się, żeby rząd ich wziął na swoje utrzymanie i kolejne rządy mamią ich taką perspektywą, że ich wezmą na swoje utrzymanie. Tymczasem żaden rząd na swoje utrzymanie nikogo wziąć nie może, bo on nie wytwarza żadnego bogactwa. Jeżeli rządy mówią, że wezmą tych ludzi na swoje utrzymanie, to używają skrótu myślowego, bo tak naprawdę to mogą tylko zrobić jedno, narzucić obowiązek utrzymywania tych ludzi współobywatelom. I to właśnie robią. I podatki, mimo że wysokie i rosnące, już dawno przestały na to wystarczać. I obecnie jedynym sposobem podtrzymywania fikcji płynności finansowej państwa jest powiększanie długu publicznego. Mniej więcej 7 000 zł na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, to łatwo policzyć, ile to jest na godzinę, ile na dobę, ile na tydzień, ile na miesiąc i tak dalej. I to niestety to już ma konsekwencje polityczne, dlatego że no jeżeli podzielimy sobie roczne koszty z ubiegłego roku, roczne koszty obsługi długu publicznego przez liczbę obywateli rzeczywiście w Polsce mieszkających, to znaczy około 35 milionów, bo te prawie 3 miliony wyemigrowały. Nawiasem mówiąc, nie wykluczam, że ta emigracja ma, znaczy jest również intencjonalna, a i to ze strony rządu tutaj. Dlaczego tak myślę? Otóż w 1944 roku członek Rady Wojennej Stawki Sowieckiej, Panteleimon Ponomarenko, napisał taki memoriał do Stalina, w którym zwracał uwagę, że mimo 5 lat wojny i okupacji na terenie Polski pozostało nadal jeszcze około 2 milionów mężczyzn zdolnych do walki. I ten potencjał trzeba rozładować. No to tu młodzież, i to taka rzutka, przedsiębiorcza, wyjeżdża z Polski. Nie mówię, że ci, którzy zostają, to się do niczego nie nadają, ale to jest uszczuplenie pewnego potencjału, prawda? Co więcej, drugi czynnik, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest taka prognoza demograficzna Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1990 roku, jeszcze dla starej Unii, 15 państw członkowskich liczącej. Tam były, taka diagnoza była, że te społeczeństwa gwałtownie się starzeją, ten proces przyspiesza, co jest oczywiste,
A w związku z tym, jeśli Unia chce utrzymać socjal na dotychczasowym poziomie, to w ciągu najbliższych 50 lat powinna importować około 100 milionów ludzi. I przed kierownikami politycznymi Unii ówczesnej stanął temat, skąd tych ludzi wziąć. Ludzi na świecie nie brakuje, ale wpuścić 100 milionów Arabów, to już teraz nie mogą oczy zmurzyć, a co dopiero jeszcze 100 milionów, prawda? No przecież to by musieli spać na stojąco tam. 100 milionów Chińczyków, no można, ale jak zażądają praw politycznych, no to co? To przecież wszystkich przegłosują. A to już nie są czasy początków XX wieku, czasu powstania bokserów, kiedy z Chińczykami można, Europa robiła co chciała. Teraz nuklearne Chiny są i to już nie można tak robić, co się chce. To jest pierwsza gospodarka na świecie w tej chwili. I bardzo szybko się zbrojąca, państwo, które bardzo szybko się zbroi. Po Stanach Zjednoczonych Chiny mają drugie na świecie wydatki wojskowe, więc to w perspektywie najbliższych 10 lat to może być bardzo poważny problem. No i więc, no nie, to trzeba z tym ostrożnie, ale jest 100 milionów łagodnych chrześcijan ze środkowej Europy. Trzeba tylko stworzyć im takie warunki, żeby oni tam musieli wyjeżdżać. No to się stwarza, no i to tak jest. Przy okazji realizowany jest niemiecki projekt Mitteleuropa w roku 1915. Także wiele czynników się na to składa. Wiele czynników się na to składa i dlatego pierwszym takim, czy pierwszym ruchem, który powinniśmy zrobić, to jeśli chcemy oczywiście budować siłę państwa, to jest odblokowanie narodowego potencjału ekonomicznego, czyli zlikwidowanie tego modelu kapitalizmu kompradorskiego, zastąpienie go zwyczajnym kapitalizmem. A jak to zrobić? O, to jest właśnie problem, bo wiadomo, że... już mówię. Wiadomo, że tak, to jest niezbędne ze względu na interes narodowy i państwowy. To jest technicznie możliwe, bo to wymaga tylko zmiany prawa. A już starożytni Rzymianie zauważyli cuius est contere, eius est tollere. Kto ustanowił, ten może znieść. Więc nawet teoretycznie nie przekracza to możliwości umysłu ludzkiego. Natomiast jest to bardzo trudne, być może nawet niemożliwe politycznie, dlatego że beneficjentem kapitalizmu kompradorskiego jest środowisko, które sprawuje w Polsce rzeczywistą władzę, to znaczy tajne służby z komunistycznym rodowodem. Główna teza mojej ulubionej teorii spiskowej jest taka, że punkt ciężkości władzy w Polsce leży poza konstytucyjnymi organami państwa. Nie będę tego tematu rozwijał, bo to jest temat na całą odrębną prelekcję, tylko sygnalizuję. W związku z tym jesteśmy w bardzo kłopotliwym położeniu jako naród. Dlatego, że wiemy, co trzeba zrobić i wiemy, że to jest niemożliwe. Stoimy wobec rozpaczliwej alternatywy. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. Tak, ale kogo przekonać? Proszę? Kogo zabić? No tych beneficjentów, ten kapitalizmu kompradorskiego. Ale poza konkretnie, no to załatwimy, tak? Proszę. Obawiam się, że przemawiam przez pana nadmierny optymizm. Nie wiem, skąd go pan czerpie, ale jest to optymizm nadmierny. Bo na razie jest tak, że oni się szykują do tego, żeby w razie czego pozabijać nas. Najlepszą tego ilustracją jest decyzja pana prezydenta, który 24 stycznia podpisał ustawę o tak zwanej bratniej pomocy, która przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw na terenie Rzeczpospolitej w celu tłumienia rozruchów. Więc to, wie pan, nie są teoretyczne tylko rozważania, tylko to jest cała seria przygotowań, cała seria narzędzi prawnych i nie tylko prawnych, które ewentualnie mogą posłużyć temu, żeby nas poskromić, jakbyśmy wpadli na taki pomysł. Więc nie wiadomo, co jest trudniejsze w tej sytuacji. Przekonanie też jest trudne, chociaż przykład węgierski pokazuje, że jest to możliwe. Bo jak mawiano w Hitlerjugend, widzę, jak mawiano w Hitlerjugend, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Otóż pod warunkiem, że cię nie zabije wcześniej.
jedyna rzecz, która może na naszych okupantach zrobić wrażenie, to jest perspektywa utraty korzyści z okupacji. To może na nich zrobić wrażenie, bo nic innego, moim zdaniem nic innego wrażenie na nich nie zrobi. I na Węgrzech tak właśnie się stało, bo proszę zwrócić uwagę, że Viktor Orbán właściwie nie miał przeciwników. To znaczy, że węgierska bezpieka mu pozwoliła, bo Węgry były przecież takim samym państwem jak Polska, to bezpieka tam się nie rozpłynęła w powietrzu, nadal istniała i mało tego, pierwsze lata transformacji ustrojowej węgierskiej pokazują, że aranżowała polityczną scenę i to z powodzeniem, tak samo jak i u nas. No to w takim razie co się stało tym węgierskim bezpieczniakom, nawrócili się nagle, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Ja widzę inną przyczynę. Otóż taką, że Francja, Niemcy i Rosja, które kontrolowały węgierską gospodarkę 100%, do tego stopnia, że na przykład Węgrzy wodę z Dunaju musieli kupować w państwowej spółce francuskiej, że bezpieczniaków węgierskich ci te rekiny z tych czerpań ze wszystkiego wyśmiewali. I oni jak się zorientowali, że zostali ze wszystkiego wyśmiewani, to znaczy utracili wszystkie korzyści z okupacji, jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego narodu węgierskiego. W nadziei, że on coś dla nich odwojuje. No ale to trzeba mu pozwolić wojować. No to mu pozwolili. I Orbán, fenomen Orbana polega na tym, że on próbuje wykorzystać tę okazję do tego, żeby coś dobrego zrobić dla Węgier. Bo co Orbán, jaki Orbán przedstawia program? No, mówi, musimy wydobyć Węgry z pułapki zadłużenia. To oczywiście wymaga przykręcenia śruby nie tylko zagranicznym podmiotom gospodarczym, ale i Węgrom. I to widać, przygoda na demonstracji, już mu zaczęli szurać teraz. Jak wystąpił z zamiarem opodatkowania przesyłania danych przez sieć, prawda? No to już tutaj widocznie dotarł do jakiejś granicy wytrzymałości. Bo i się cofnął. I się cofnął. Ale no, generalnie jest to program przykręcenia śruby i dotychczas mu Węgrzy nie szurali. Przeciwnie, wybory wygrywał w cudach i to większością konstytucyjną. Dwukrotnie z rzędu. No to znaczy, że Węgrzy to rozumieją. Dlaczego? Otóż Orbán, z inicjatywy Orbana, w preambule konstytucji węgierskiej nowej, która jest od strony finansowej bardziej restrykcyjna niż nasza, w preambule do konstytucji węgierskiej nowej tam jest spisane takie sformułowanie korona świętego Stefana. W Polsce to nic nie mówi. Natomiast na Węgrzech mówi bardzo dużo. Korona świętego Stefana to jest inna nazwa terytorium węgierskiego sprzed traktatu w Trianon. Traktat w Trianon, który został narzucony Węgrom 4 czerwca 1920 roku jako kara za uczestnictwo Węgier w I wojnie światowej po niewłaściwej stronie, był dla Węgier traktatem rozbiorowym. Węgry utraciły 2/3 terytorium państwowego i Orbán mówi, musimy wydobyć kraj z pułapki zadłużenia, żeby odzyskać swobodę ruchów. Muszę przykręcić w związku z tym śrubę, bo taki mamy cel w perspektywie. Ten odzyskanie, odkręcenie skutków traktatów Trianon. Dlatego Unia Europejska na niego ujada, dlatego Fundusz Walutowy na niego ujada, dlatego Żydzi na niego ujadają, ale Węgrzy nie. Ale Węgrzy nie. I to jest przynajmniej częściowa odpowiedź na pytanie. Ja nie znam wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania. Jakbym tak wiedział, to albo by mnie tu nie było, albo bym był bardzo bogaty i tak dalej. Natomiast no... Albo w TVN-ie by pan... No w TVN-ie to nie, w TVN-ie to ja występuję... Wszystkie pytania... Ja nie mogę tam występować, bo się oni na mnie gniewają, dlatego, że kiedyś zaprosił mnie pan tutaj asystent pani Olejnik do programu i ja mówię bardzo chętnie, panie redaktorze, przyjdę, ale jedną mam prośbę. No co takiego? Mówię, muszę dostać wezwanie na piśmie,
z numerem sprawy i zaznaczeniem, w jakim charakterze mam zostać przesłuchany przez panią redaktora. Czy jako podejrzany, czy jako świadek. Mówię, raz Wiedka, nie raz Wiedka, porządek musi być. No i od tamtej pory już nie zapraszam. Także proszę bardzo. A moje? Powiedział pan, że nasi okupanci przestaną nas okupować wtedy, kiedy stwierdzą, że już im się to po prostu nie opłaca. Ale według mnie to jest do policzenia, ponieważ jeżeli teraz wydatki państwa to jest około 700 miliardów, a koszty obsługi długu to jest 40 kilka miliardów i teraz ten dług co roku narasta w tempie może geometrycznym, do tego bardzo niski przyrost naturalny i emigracja, a więc można by policzyć, że za lat 10 lub 15 ilość pieniądza, które będzie można ściągnąć z tego społeczeństwa i z tego narodu będzie tak mała, że już nie będzie możliwości. I teraz pytanie, kiedy to wszystko po prostu upadnie na ryj, tak? I teraz co zrobić, żeby wyprzedzić te fakty i rzeczywiście przejąć i odzyskać władzę nad tym państwem, które okupuje ten naród? Proszę pana, no... Jak ja bym, jeszcze raz mówię, jak ja bym takie rzeczy wiedział, to bym państwu powiedział, no nie wiem, na razie sytuacja temu nie sprzyja. Przy okazji otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich usłyszeliśmy przemówienie prezydenta Izraela i prezydenta Komorowskiego i tam z tych przemówień można by raczej się domyślać, innego obrotu wydarzeń. Prezydent izraelski powiedział przed przyjazdem do Warszawy, że wprawdzie to historyczne duraczenie, bo tym się będzie zajmowało Muzeum Historii Żydów Polskich, znaczy będzie nam przygotowywało taką poprawioną i uzupełnioną wersję historii naszego mniej wartościowego narodu tubylczego, do wierzenia. Jak ktoś nie będzie chciał w to wierzyć, no to prokurator Seremet już tam narzędzia mu odpowiednie obmyśla, żeby go skłonić do tej łatwowierności. Druga rzecz, którą zapowiedział w wywiadzie, w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej izraelski prezydent, to, że no wprawdzie to nie jest pierwszorzędna sprawa w stosunkach polsko-izraelskich, ale to jest też sprawa ważna, mianowicie realizacja żydowskich roszczeń majątkowych. One są szacowane na poziomie 60, może 65 miliardów dolarów. To potwierdził były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Szybak-Weiss. Zwracam uwagę, że środowisko, które dysponowałoby na terenie Polski majątkiem tego rzędu, miałoby dominującą pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie, również społeczną i polityczną. To by była po prostu szlachta. I w tym kierunku, wydaje mi się, że w tym kierunku sprawy się posuwają. W związku z tym, a ponieważ bezpieczniacy nasi, to są ludzie, którzy gotowi są wysługiwać się każdemu w zamian za obietnicę możliwości pasożytowania na polskim narodzie, no to myślę, że oni na to pójdą i na to idą. Co więcej, no, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, na każdym uniwersytecie w Polsce są wydziały judaistyki, które przygotowują całkiem spore liczby absolwentów. No i co oni tu będą robić? No trzeba będzie tłumaczy dużo. Programy są wprowadzone. Doktorantów trzeba. To trzeba, żeby utrzymać na 35 milionów ludzi utrzymać w ryzach. No to trzeba tubylczego personelu pomocniczego i on się znajdzie. I on się znajdzie, także proszę się nie obawiać. Oni jakieś perspektywy przed sobą widzą. A że już nie będzie może takiego dobrego fartu, jak był. Chociaż kto wie, żeby nie być gołosłownym, to taki przypomnę jeden epizod. Otóż w grudniu ubiegłego roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Petrolinwest, która kontroluje spory segment z rynku paliw płynnych w Polsce. Zrezygnował z tego stanowiska pan Ryszard Krause. Coś tam mu poszło nie tak, bo to z wielu stanowisk, w wielu spółkach, właściwie we wszystkich spółkach
się, ze wszystkich spółek się wycofał. A nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej został pan 35-letni pan Marcin Dukaczewski, syn generała Marka Dukaczewskiego, ostatniego szefa WSI. Otóż to widać, że następują już zmiany pokoleniowe. Żeby kropkę na nich postawić, to spółka Petrolimpus kontroluje spółkę Silurian, która ma kilkanaście koncesji na eksploatację gazu łupkowego w Polsce. Także tutaj ten rynek jest bardzo mocno kontrolowany. I dlatego taka różnica jest między bezpieczniakami węgierskimi a polskimi, że ci się nie dali tak wyślizgać. I to jest nasz problem. Właśnie nawet nie to jest nasz problem, bo w innych państwach, ja w ogóle powątpiłem w autentyczność demokracji politycznej, tak mówiąc między nami. I to nie tylko u nas, ale i gdzie indziej. Bo państwem ktoś musi rządzić, to tam nie może rządzić ulica, to jasne. Więc to demokracja oczywiście jasna, ale to musi ktoś ją tam dyskretnie sterować. I mamy takie dwa modele. Model turecki, zaprowadzony przez Kemala Atatürka jeszcze w latach 20. Wtedy tak już było gusło takie na demokracji, że demokracja musi być, więc Kemal Atatürk, który żadnym demokratą nie był, jak już nie możecie wytrzymać, to dobrze, niech tak będzie, będą partie polityczne, będą wybory, ale ostatnie słowo należy do armii. Jak wybory wygrywa nie ta partia, co powinna, to armia mówi, o, zaraz, hola. I aż do skutku. System taki w zachodniej Europie jest bardziej dyskretny. Tam tajne służby, bo to ten turecki to jest taki chamski, taki no, widoczny, a tam jest bardziej dyskretny, tam wszystkie pozory są zachowane. No ale też jest taka książka, wiele mówiąca na ten temat, Wywiad Rzeka, pod tytułem Sekrety szpiegów i książąt. To jest Wywiad Rzeka, jaki przeprowadza pani Krystyna Okręt, z tych belgijskich okrętów, nie z tych, co pani Wójcowa pochodzi. I ona jest prywatnie naturalną przyjaciółką byłego ministra spraw zagranicznych Francji, Bernarda Kouchnera. No i bardzo inteligentna pani. No i rozmawia z hrabią Aleksandrem de Mavange, byłym szefem wywiadu francuskiego. I w pewnym momencie pyta go, proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony, proszę pani, jacy konfidenci? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable correspondant. No więc ona mówi, nie chciałam pana urazić, bardzo przepraszam, ale nie rezygnuję. No to mówi w takim razie, z jakich środowisk ci pańscy honorable correspondant się rekrutują. I on już udobruchany mówi, ach, proszę pani, z najrozmaitszych, może to być kierowca taksówki, może być duchowny, a nawet, powiada, minister stanu. Państwo słyszycie, minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable correspondant rozwiedki tamtejszej i on to mówi jako rzeczy zwyczajnej. Więc musimy postawić sobie pytanie, jak dochodzi do werbunku takiego dygnitarza. Czy na przykład do Pałacu Lejzyńskiego, gdzie tam urzędują ci ministrowie, przychodzi werbownik, wchodzi do gabinetu bez pukania, siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i mówi, ekscelencjo, tu macie papierek do podpisania, że zachowacie w tajemnicy pseudonim taki, a taki, a tamten się zrywa na równe nogi i mówi, co? Bierze fotel Ludwika XV i roztrzaskuje mu na głowie. No tak się to nie odbywa przecież. W każdym razie ja nigdy nie słyszałem, żeby taki incydent miał miejsce. No ale jakoś się musi odbywać inaczej, prawda? Więc wyobrażam sobie, że może się to odbywać tak, że do ambitnego młodego człowieka przychodzi jakiś pan i mówi, proszę pana, pan bardzo ciekawe rzeczy mówi, pan może oddać w przyszłości nieocenione usługi w Republice, ale sam pan rozumie. No więc jak on rozumie, to zaczynają do niego napływać pieniądze z różnych tam, od różnych donatorów, zaczynają się media nim interesować, przeprowadzają z nim wywiady, on wychodzi z anonimowości, staje się znaną osobistością, no i zostaje tak, spina się po szczeblach kariery, dochodząc do stopnia, nie wiem, no, deputowanego, senatora, być może ministra stanu, prawda, cały czas pozostają z tym honorable correspondant. Być może nawet do stanowiska prezydenta, bo co to komu szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny, prawda, tak jak u nas na przykład, no to tylko państwo na tym korzysta, bo
My wiemy, co prezydent zrobi, czego nie zrobi. Też jakoś tak się czujemy odtąd dotąd, że tu w tej poruszamy się. Wiemy, w jakich granicach się poruszamy. Więc problem polega nie na tym, że rządzą na przykład tajne służby. Tylko ja sobie kiedyś postawiłem takie pytanie. Dlaczego w państwach poważnych, gdzie też tajne służby mają ogromny wpływ na politykę, te państwa poważne jakoś potrafią zadbać o swój interes państwowy, a nasze państwo sprawia takie wrażenie, jakby nie potrafiło. Że nasze państwo należy do grona państw pozostałych. I odpowiedziałem sobie na to pytanie tak, że w tamtych państwach od pokoleń tajne służby zawsze służyły swojemu państwu. Wiedzą, że nie będą miały drugiego państwa, tylko zawsze to. I im w lepszej kondycji to państwo będzie, to i ich pozycja będzie, ich wpływy i tak dalej, ich możliwości. Natomiast naszym problemem jest to, że nasze tajne służby od 1944 roku służyły komu innemu i one tak mają. Jeszcze dodatkowo nastąpiła rzecz fatalna w drugiej połowie lat 80. Kiedy już po spotkaniu w Reykjaviku na Islandii między Gorbaczowem i Reaganem, gdzie każde z tych spotkań cyklicznych, dorocznych przybliżało kształt przyszłego porządku politycznego w Europie. I już po spotkaniu w Reykjaviku na Islandii okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego w środkowej Europie. U nas się zaczęły systemowe przygotowania do tego wszystkiego, bo wiadomo było, do transformacji ustroju, wiadomo było, że jak Sowieciarze się wycofają, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, po prostu dlatego, że nikt nie da na to pieniędzy już. Nikt nie będzie dawał na to pieniędzy. I trzeba było się odpowiednio do tego przygotować. Dlatego nastąpiło, zaczęło się uwłaszczenie nomenklatury przez spółki nomenklaturowe, dlatego zaczęła się selekcja kadrowa w strukturach podziemnych i tak dalej, i tak dalej. I to były te systemowe przygotowania do transformacji ustrojowej, ale oprócz tych dwóch systemowych nurtów był jeszcze nurt trzeci przygotowań prywatnych. Otóż ci bezpieczniacy to są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni i spostrzegawczy. I każdy z nich, przypuszczam, że każdy z nich sobie samemu postawi, bo no, Sowiety się wycofują, a ja co? No co ze mną będzie? Przecież jaką ja mam polisę ubezpieczoną na wypadek, jak nieubłagany palec pokaże na mnie i powie, to on wszystkiemu winien. Kto mnie wtedy obroni? A ponieważ są inteligentni, to się zorientowali, że jeżeli Sowieciarze się wycofają, to prędzej czy później, i raczej prędzej niż później, nastąpi odwrócenie sojuszy. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba się przewerbować do przyszłego naszego sojusznika i on mi nie da zrobić krzywdy jako swojemu agentowi. Żeby nie być gołosłownym, podam przykład. Pan Edward Mazur, który do niedawna jeszcze był podejrzewany o sprawstwo kierownicze zabójstwa generała Papały, mimo że do prokuratury w Łodzi zgłaszali się złodzieje samochodów i przyznawali się jeden przez drugiego, aż prokurator mówi, no panowie, nie wszyscy naraz, tu po kolei muszę przyznawać, prawda? Tu porządek musi być. No to jeszcze trzymali go w rezerwie jako podejrzanego o sprawstwo kierownicze. No teraz został oczyszczony, tak jakby go to chryzopem skropił. Więc cóż pan Edward Mazur? On za komuny był funkcjonariuszem kontrrazwiedki wojskowej. Ale, co wyszło na jaw na procesie ekstradycyjnym, w 1987 roku jednym susem przeskoczył do FBI w ramach przygotowań do transformacji ustrojowej. Wiadomo było, że już tu, prawda, Sowiety się są na walizkach, no to on tam. I dlatego nie został w Polsce wydany, bo w Stanach Zjednoczonych sądy są tak samo niezawisłe jak i u nas. No państwo przyjdzie inaczej. Tak samo są niezawisłe. No i sędzia nie mógł napisać, że pan Edward Mazur jest agentem FBI, w związku z tym wydać go Stany Zjednoczone Polsce nie mogą, więc uzasadnił odmowę ekstradycji, że wniosek ekstradycji był nieprawidłowo sporządzony. Prawidłowo był sporządzony, ale no, niezawisłość sędziowska ma swoje prawa, prawda, i tu i tam. Więc to tak wygląda. Czy Edward Mazur był udosobniony? Moim zdaniem nie, raczej to był przypadek typowy, w związku z czym no, Gromosław Czempiński, drugi taki
druga taka ilustracja, prawda? I w związku z tym państwo nasze jest penetrowane na wylot i 3 metry w głąb ziemi. Tylko, że to nie wszyscy do FBI, ale jedni do Mossadu, inni do niemieckiego BND, inni zostali przy GRU, bo nie zmienia się koni podczas przeprawy. No i to dlatego ja twierdzę w ramach mojej ulubionej teorii spiskowej, że Polską rządzą 3 stronnictwa. Stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i obecnie gwałtownie reaktywowane stronnictwo amerykańsko-żydowskie. To nic złego, to znaczy i to jest nasz największy problem. I to jest nasz największy problem, że nie ma w Polsce stronnictwa polskiego, które by jakoś wpływy tych 3 stronnictw. Proszę pani, no jak to. Ja nie chciałbym państwa odzierać ze złudzeń. Nie chciałbym państwa odzierać ze złudzeń, bo jak już nic innego nie można zrobić, to dobrze jest chociaż pielęgnować jakieś złudzenia. To przynajmniej nam jakoś osładza różne te. Co prawda potem następuje bardzo bolesny powrót do rzeczywistości, ale no trudno, nie ma rzeczy doskonałych. Proszę bardzo. A propos jeszcze definicji sprawiedliwości, dlaczego pan się ignorował najbardziej podstawową, że tak powiem, i najbardziej teoretyczną ustawową, nie tylko przez jakichś tam rozliczników, ale arcybiskupów, definicję Marksa, że sprawiedliwość to jest równowaga pomiędzy pasożytniczymi interesami. Być może pan to zaliczył na jego socjalizmu czy coś w tym rodzaju, ale a propos tych dywagacji na temat Mazura, to miał poprzednika Izaaka Breiskwarda, zgodził Zeba Światło, którego wprowadzili do wolnej Europy rządowi Kierczańskim, co potwierdziły akta archiwa IPN-u. Na ten temat właściwie cicho jest. Także, że to nie dopiero teraz są te 3 stronnictwa, tylko zawsze, że było stronnictwo jedno, to pasożytnicze i ono miało przewagę na. Proszę pana, no to jest, ja znam ten pogląd, ale go nie podzielam, bo uważam, że to nie jest tak, że tylko jedno stronnictwo w Polsce rządzi. Ono ma duże wpływy, coraz większe, rzeczywiście coraz większe, czego ilustracją jest chociażby otwarcie, co się działo przy okazji otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich, kiedy pan prezydent Komorowski w przemówieniu swoim powiedział, że niepodobna jest zrozumieć historii Polski bez znajomości historii Żydów. Więc no, to będziemy musieli się uczyć historii. To po pierwsze. Po drugie, no, próbkę tego, co nas czeka, to też można było odtworzyć z przemówienia pana prezydenta, kiedy powiedział, podał taki przykład, jak to Żydzi ratowali Polaków z rąk gestapo i to w 1944 roku, rok po ostatecznym rozwiązaniu, więc musieli mieć tam potężne wpływy w tym gestapo. No i myślę, że będziemy tak zaskakiwani coraz to nowymi rewelacjami. Na końcu, jak może za 10 to jeszcze nie, ale za 15 lat nie jest wykluczone, że nowa wersja historii Polski, ostatniej, przynajmniej najnowszej, będzie taka, że T.W. Bielski do spółki z pułkownikiem Klausem von Stauffenberg zbrojnie wystąpili przeciwko polskim nazistom i popędzili ich w kierunku Berlina, gdzie ci naziści, obawiając się sądu zagniewanego ludu, rozproszyli się w nocy i mgle bez śladu, także wszelki ślad po nich zaginął. No i to będziemy, doktoraty będą robić, habilitację będą robić z tego. Na pewno czeka. Przepraszam, a propos władzy tych bezpieczniaków czy wywiadowców, że zaczęła się w 44 roku, przed 39 rządzili polskim wywiadem ludzie,
który zignorował opinię ludzką, którzy nie dopuścili do tego, że opinia publiczna, nie mówiąc już o tych oficerach, którzy wjechali do Katynia, nie byli powiadomieni, że elity rosyjskie zostały wymienione. Podczas gdy na przykład niemieckie nie zostały wymienione. Czyli ta grupa niemieckich homoseksualistów z nazyjskimi korzeniami, która rządziła w Rajchu Hitlera, nie wymieniła elit niemieckich, dlatego że sami się uważali za te elity, a Rosji wymienili. Proszę pana, no ja nie mam takiej głębokiej wiedzy jak pan na temat rodowodów wszystkich bezpieczniaków, bo to nie jestem specjalistą po prostu od tego. Mam tylko taką wiedzę potoczną na ten temat i tutaj z wiedzą potoczną mogę się z państwem dzielić. Co prawda, jak czytałem dzienniki Goebbelsa, to tam on pisze o rozmaitych takich czystkach, które przeprowadzają jeszcze w latach 30., odkąd tam Hitler doszedł do władzy, to przeprowadzają czystki w różnych agendach państwa, między innymi właśnie w organach bezpieczeństwa i w wywiadzie wojskowym, który zresztą był dublowany przez inne jeszcze organizacje wywiadowcze. Nawiasem mówiąc, przejęte później przez Amerykanów, taka była agenda niemiecka, obce armie wschód, Reinharda Gehlena. I to Reinhard Gehlen potem budował wywiad w Republice Federalnej Niemiec w oparciu również o te kadry, bo to byli ludzie doświadczeni i mogący oddać usługi. Także tutaj ciągłość, myślę, że jest zachowana przynajmniej od pewnego czasu i niekoniecznie musi być utrzymywana według kryteriów etnicznych czy rasowych, tak jak pan sugeruje, bo te kryteria się zmieniały. Jeszcze na koniec ta koncepcja sprawiedliwości. Ja wydawało mi się, że przytoczyłem tę formułę marksistowską, każdemu od każdego według jego możliwości, każdemu według potrzeb. To był wyraz tego kompromisu, jak to pan nazwał. Natomiast przeciwstawiłem tej formułę Ulpiana Domicjusza, która wydaje mi się znacznie ciekawsza i znacznie lepsza, jeśli chodzi o rezultaty. Ale to chyba mówi, nie jest formułą Marksa. Marks uznał, że jedyną pojęciem, które pozwala na życia politycznego także, jest pasożytnictwo. I to, że każdemu według potrzeb czy możliwości, to nie jest istota sprawiedliwości. Proszę pana, znowu muszę się przyznać, że nie jestem takim marksistą wytrawnym, jakim był ksiądz Piłowarczyk świętej pamięci, który znał wszystkie wydania Marksa i potrafił powiedzieć, czym się różni wydanie lipskie od frankfurckiego. Kiedyś dyskutowali z Bolesławem Drobnerem. No i Drobner mówi, o nie, Marks tak nie powiedział, Marks powiedział inaczej, a mówi ksiądz Piłowarczyk, bo pan zna tylko frankfurckie wydania w lipskim. No i tak, więc ja nie mam aż takiej głębokiej wiedzy, natomiast wydawało mi się cały czas, że podstawową siłą motoryczną w historii według Marksa to była walka klas, a nie pasożytnictwo, ale to już zostawmy na jakieś seminarium, bo to... proszę państwa... Tak, musimy tutaj się streszczać, także proszę bardzo, pani, a później pan, a potem pan na końcu tam się zgłasza. Tak, pan też. Proszę. Jedno krótkie pytanie. Właśnie tak ostatnio, w tym właśnie roku, czytam w Gazecie Polskiej i ostatnio też w sieci, że pan Janusz Korwin-Mikke jest agentem rosyjskim. A wiadomości to podaje pan redaktor Piotr Lisiewicz. A podobno Gowinowi powiedział Stanisław Żółtek. No jak mu tak powiedział, to wie pani. Co mogę na ten temat powiedzieć? To już Cycero zauważył, że epistola non erubescit. Pismo się nie czerwieni. Wszystko można napisać.
muszę pani powiedzieć, że Janusz Korwin-Mikke nie jest w tych oskarżeniach odosobniony. Bo według Frondy to ja też jestem agentem rosyjskim. Ja tego nie słyszałam. A to pani mówię, żeby pani wiedziała, z kim pani ma do czynienia. Ja mogę tylko to skomentować, że szkoda, że to nieprawda. A znasz się proszę, no nie znam to jestem tak zakamuflowany, że nie znam nawet swojego pseudonimu. Ale to tylko dowodzi perfidii. Mówię, szkoda, że to nieprawda, bo gdybym był ruskim agentem, to pewnie by mi się lepiej pochodziło. Jak z wszystkim dotychczasowym ruskim agentom. No, ale no, nie ma rzeczy doskonałych. Proszę bardzo. Pozwoli pan dwa krótkie pytania. Pierwsze dotyczące kompradorstwa. Czy uważa pan, że ewentualną organizację Polski ułatwiłoby czy utrudniło ujawnienie wytajemnionej rozwiązania WSS? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy propozycji reformy przepływu pieniądza między dołem a górą, czyli po prostu podatkowy byłaby gmina, która by wydzielała na aparat państwowy centralny. Co z poszczególnymi wyższymi szczeblami samorządowymi, powiat i tak dalej? Czy to moim zdaniem należałoby je zlikwidować, bo one istnieją w moim przekonaniu tylko w celach socjalnych. Natomiast nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia. Te kompetencje, które tam się im dało, no to po to, żeby jakiś pozór użyteczności zachować, a tak naprawdę to chodzi o to, żeby jakoś pozwolić doić Rzeczpospolitą zapleczom politycznym partii. To jest przerzucanie, że tak powiem, kosztów funkcjonowania partii politycznych na państwo. Nie tylko subwencjonowanie samych aparatów partyjnych, ale również, że tak powiem, wyżywienie zaplecza politycznego. Moim zdaniem samorząd wojewódzki i powiatowy nie mają uzasadnienia nawet w świetle definicji samorządu. Ustawowej definicji samorządu, według ustawowej definicji samorząd to jest wspólnota mieszkańców. No jaką wspólnotę mieszkańców stanowi województwo, które są sztucznie tworzone? Przecież to jest w ogóle fikcja konkretna. Proszę? Marszałkowski? To jest to samo. No to właśnie o tym mówię. Nie, mówi pan o wojewódzkim. Nie, o samorządzie wojewódzkim, więc to są organy, marszałek to jest samorząd, organ samorządu wojewódzkiego. Natomiast czym innym jest administracja rządowa, to znaczy wojewoda, bo on ma pewne konkretne kompetencje i konkretne obowiązki w związku z tym. Natomiast samorząd wojewódzki i powiatowy, mówię, to przecież te kompetencje są... Można równie, bez żadnej szkody dla funkcjonowania tego, można przekazać gminom, tym bardziej, że nawet na gruncie obecnego ustawodawstwa nie ma żadnych przeszkód, żeby gminy tworzyły porozumienia ad hoc, jeśli chodzi o załatwienie jakichś spraw wykraczających poza gminę. Nie ma takich zakazów. Także to wszystko, co nie jest zakazane, to jest dozwolone i to jest dozwolone. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gminy wchodziły w takie porozumienia. Nawet o charakterze względnie trwałym, ale to by nie były bez instytucjonalizowania tego specjalnie. I przepraszam, pierwsze pytanie. Dotyczyło ewentualnych zmian. A, tak, już wiem. Proszę pana, to jest bardzo trudna sprawa. To jest bardzo trudna sprawa. Przypomnę tylko losy próby ujawnienia agentury w strukturach państwa 4 czerwca 1992 roku. Ta próba się nie udała. A to by była prawdziwa kontrrewolucja, bo to by oznaczało ujawnienie agentury w strukturach państwa, oznaczałoby pozbawienie tajnych służb narzędzia okupacji kraju. Bo wywiad wojskowy, powiedzmy sobie szczerze, to jest instytucja kadrowo nieliczna. I gdyby chciał ręcznie sterować wszystkimi segmentami państwa, nawet już nie mówię o segmentach życia publicznego, to mogłoby się to okazać niewykonalne przy tej szczupłości kadrowej. Natomiast jeżeli dysponuje narzędziem w postaci agentury, no to rzeczywiście może skutecznie kontrolować nie tylko segmenty państwa,
ale wszystkie segmenty życia publicznego, środowiska opiniotwórcze, media i tak dalej, i tak dalej. I jak ujawnia w swojej książce Długie Raje Moskwy dr Cęckiewicz, w 90 roku tajny wywiad wojskowy dysponował agenturą w liczbie 2,5 tysiąca. Jestem przekonany, że dzisiaj tę liczbę można spokojnie pomnożyć przez 10. Bez obawy popełnienia jakiegoś błędu i przesady. I przy pomocy takiego instrumentarium rozbudowanego można, dlatego można sterować ręcznie wszystkimi segmentami życia publicznego. Dlatego to jest takie trudne. Dlatego to jest takie trudne. I tak jak mówię, no, przekonanie tych ludzi jest, nie wiem jak, znaczy mówię, to jestem przekonany, że ich mogło przekonać perspektywa utraty korzyści z okupacji, ale na razie się na to nie zanosi. Na razie się zanosi na coś znacznie gorszego. Proszę bardzo. A potem pan. Jeżeli można, proszę. Więc z tego, co dzisiaj dowiedzieliśmy, wyłania się przerażający widok przyszłości Polski, prawda? Jednak jest nadzieja w tym, że ta dziecinność dominującej części polskiego narodu trochę ostatnio ten polski naród zmądrzał. Może nie dominujący, ale przeważający. Z czego to wyniknęło? Z tego, co się stało na Ukrainie. Nawet wśród osób występujących przed kamerami telewizyjnymi widać, że oni dostrzegają powagę sytuacji. Krótkie pytanie. Czy pan, bo jednak pana oddziaływanie jest edukacyjne, prawda? Czy zauważył pan, że przez ostatnie pół roku liczebność osób przychodzących na pana spotkania wzrosła? Bo jednak to by się, to, gdyby tak było, to potwierdzałoby moje podejrzenia, że jednak to, co się dzieje na Ukrainie, jest dla nas szansą, żeby polski naród się obudził. Proszę pana, nie widzę jakiejś znaczącej różnicy, jeśli chodzi o liczbę, bo no, zawsze było dużo, ale, że tak powiem, proporcje wiekowe tutaj zauważam. Wiecie, coraz więcej przychodzi ludzi takich poniżej 30 lat. To traktuję to jako wyraz, jako odbicie pewnej zmiany pokoleniowej, jaka zachodzi. Ja tutaj bym czerpał głównie nadzieję, a nie na podstawie tego, że się na Ukrainie dzieje, bo tam, co się tam będzie działo, to może być znacznie gorzej. Na razie doszło do rozbioru Ukrainy w następstwie tych wydarzeń, więc to nie jest specjalnie zachęcające. Ale mniejsza o to. Moim zdaniem ta zmiana pokoleniowa jest tutaj najbardziej obiecująca. I między innymi dlatego tak uważam, że na tę zmianę pokoleniową establishment zareagował wrogo, chociaż właśnie nie powinien, ale zareagował wrogo. Kiedy tylko się okazało, że ci młodzi ludzie zaczynają coś przewąchiwać, no to natychmiast została proklamowana święta wojna z faszyzmem. Święta wojna z faszyzmem. I to pokazuje, że establishment zwietrzył, że tak powiem, zagrożenie dla swojej pozycji. Bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. To są ludzie młodzi. To jest pokolenie, które jeszcze nie ma żadnych doświadczeń z przemocą. Ci ludzie się jeszcze niczego nie boją. I opanowanie ich w razie czego może być bardzo trudne, dlatego jest ta ustawa o bratniej pomocy. To są ludzie, którzy dowiedli swojej sprawności organizacyjnej. No i no, poza tym są młodzi i sprawni fizycznie, to nie są żarty, prawda? Więc jesteśmy w pewnej sytuacji wyścigu z czasem. Jesteśmy w sytuacji wyścigu z czasem. Czy prędzej się obudzimy i wyciągniemy wnioski, bo to same obudzenie, jeszcze nie możemy się przeciągać, tam ziewać bardzo długo, prawda, po obudzeniu się.
czy też zostaniemy wcześniej zoperowani pod narkozą. Nie wiem, co się wcześniej stanie, bo tu z jednej i z drugiej strony są, to z drugiej strony są jeszcze intensywniejsze przygotowania do tego. To tak wygląda. Mamy wyścig z czasem. I nie wiem, co nastąpi w życiu. Proszę bardzo, panie komisarzu. Wiernym dogmatowi, a kościołem otwartym. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Jak ocenia, czy jak ocenia pan te zmiany na stanowisku redaktora naczelnego Telewizji Republika, na którą te siły niezależne, niepokorne, jak się same nazywają, buchają i buchają. To znaczy to, że pana Einsteina zastąpił pan Trabikowski. Czy wiadomo panu coś na ten temat, jakoby była szansa w okresie transformacji na odzyskanie chociażby części z ziem utraconych? Czy to wtedy osoby wyjdą w tym? I no, co doprowadzi do tego, że ewentualnie nie odzyskanie? Taki, no, tak, proszę pana, owszem, znane mi były takie propozycje. Po raz pierwszy z taką ofertą wystąpił rosyjski polityk narodowości prawniczej. On sam tak o sobie mówi. Matka Rosjanka, ojciec prawnik, więc to ja go nazywam rosyjskim politykiem narodowości prawniczej. Włodzimierz Wolchowicz Żyrynowski. On bodajże w 1995 roku powiedział, że jak my się zgodzimy zostać, my, to znaczy Polacy, zgodzimy się zostać Słowianami, no to wtedy Rosja może wrócić do rozmów o granicy na zbruszu, co by oznaczało propozycję udziału w rozbiorze Ukrainy. Jeżeli my natomiast nie zgodzimy się zostać Słowianami, to on groził, że wtedy Rosja zaprosi Niemcy do udziału w rozbiorze Polski i też wyraził to inaczej, że wtedy Rosja postawi na porządku dziennym sprawę politycznej przyszłości Prus Wschodnich, ale no to jest propozycja rozbioru Polski. Kiedy w 1996 roku miałem takie spotkanie z parlamentarzystami Dumy Rosyjskiej, bo przyjechała delegacja Dumy Rosyjskiej do Warszawy, ja zostałem poproszony o to, żeby im referować punkt widzenia prawicy na różne sprawy, to było takie spotkanie w Sejmie. I ja im to powiedziałem, bo w trakcie pytań tam jeden z tych deputowanych postawił pytanie, dlaczego Polska tak się forsuje udział w NATO. I mówi, boicie się Żyrynowskiego, przecież to wariat jest. No ja mówię, proszę pana, to jest wasz kolega, to jak pan mówi, że to wariat, wy go lepiej znacie, to mnie nie wypada przez grzeczność zaprzeczać, ale powiadam, nie zapominamy my tu w Polsce, że na partię pana Żyrynowskiego głosowało 25% wyborców rosyjskich. Więc mówię, wy panowie nie namawiajcie nas, żebyśmy lekceważyli naród rosyjski, bo my tego nie robimy. My bardzo uważnie się przyglądamy, co Rosjanie tam chcą, co sobie wyobrażają i tak dalej. No i mówię, powtórzyłem mu to, co Żyrynowski mówił, tę ofertę. I on nie zaprzeczył, że tak było, tylko mówił, że to wariat jest. Więc no może i wariant, ale oferta była ciekawa. Odpowiadając mu na pytanie, dlaczego chcemy do NATO się zapisać, czy wstąpić, to powiedziałem tak, no my chcielibyśmy zachować niepodległość. Albo nam się to uda, albo nie. Może nam się nie udać, dlatego że wy zrobicie coś takiego, że nam się nie uda. Ale mówię, to jeszcze nie musi być tragedia. Bo wprawdzie byśmy woleli, by się nie podlegli, ale jeśli już nie będziemy mogli, no to czy to będzie tragedia, czy nie, to będzie zależało od tego, kto będzie stał na czele Rosji wtedy. Bo jeśli na czele Rosji stałby ktoś taki jak Sergiusz Witte albo Piotr Stołypin, gdybyście nie próbowali przerabiać nas na jakichś człowieków sowieckich, czy tam jakichś Słowian, Bóg wie kogo, gdyby w Rosji była rynkowa gospodarka, gdyby panowało liberalne prawo,
to jakoś byśmy to wytrzymali, jakoś byśmy sobie z tym poradzili, chociaż oczywiście wolelibyśmy być niepodległi. Natomiast jeżeli na czele Rosji stanąłby ktoś taki jak Józef Stalin, no to mówię, wy sami wiecie najlepiej, że trzeba uciekać wtedy od was jak najdalej. I my chcemy mieć jakąś szybką ścieżkę ewakuacji na wszelki wypadek. No i to potem mi tam podziękowali za szczere wypowiedzi i tak dalej. Rosjanie, bardzo inteligentna delegacja była, naprawdę przyjemnie się z nimi rozmawiało. Więc taka, jeśli chodzi o tę drugą, co puścił farbę pan minister, pan marszałek Sikorski. Moim zdaniem pan marszałek Sikorski powiedział prawdę. Tylko, że poruszone zostały takie moce, że przed którymi się zgina wszelkie kolano i on po prostu się tego wystraszył, że podzieli los Andrzeja Lempera. Tak mi się wydaje. Że nie tylko karierę sobie złamie, ale może nawet nie przeżyć tego eksperymentu. No bo to właściwie on oskarżył Donalda Tuska, że wiedział, a nie powiedział, prawda? No to wielu ludzi nie przeżywało takich eksperymentów w przeszłości, więc on też. Natomiast dlaczego wydaje mi się, że to mogła być prawda? Proszę nie przeszkadzać. Dlatego, że w grudniu 2008 roku, a więc tego samego roku, kiedy ta propozycja miała paść z ust Putina, Condoleezza Rice, już na, że tak powiem, końcówce administracji prezydenta Busha, bo wybory były w listopadzie, a ona jeszcze w grudniu, jeszcze urzędował prezydent Bush, powiedziała, jak gdyby przygotowując przyszły reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, że Stany Zjednoczone nie będą już forsowały przyjęcia Gruzji i Ukrainy do NATO, tylko będą dbały o to, żeby tam panowała demokracja, co w przełożeniu na język ludzki oznacza, żeby tam rządzili amerykańscy agenci. No więc to dla Rosji mógł być sygnał, to dla Rosji mógł być, no to jak ona już oświadczyła, to żadna tajemnica, ale być może, że Putin wiedział o tym wcześniej, że już takie, nastąpiła taka zmiana stanowiska amerykańskiego i mógł o tym premierowi Tuskowi powiedzieć. No więc tyle tylko, że to wie pan, ja bym to, jeśli nawet taka propozycja padła z ust Putina, to ja bym to skomentował takim fragmentem z Eneidy Wergiliusza. Timeo Danaos et dona ferentes. Boję się Greków, nawet jak i przychodzą z darami. Bo to mógłby być taki dar Danaów. Jeżeli Polska by wkroczyła do Lwowa, to jest moim zdaniem wysoce prawdopodobne, że tego samego dnia Niemcy wkraczają do Wrocławia. Jak przesuwamy Polskę znowu na wschód, to ją przesuwamy całą. To ją przesuwamy całą. Myślę, że na tej... I to Putin teraz już po tej aferze z tą deklaracją pana marszałka, Putin to wyraźnie dał do zrozumienia. Putin to wyraźnie dał do zrozumienia, że tu strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie by też zadziałało. Bo w końcu to nic nowego. Nic nowego. Minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop tłumaczył kiedyś ministrowi Beckowi, że Morze Czarne to też jest morze. Jak Beck mówił o tym, że Polska tam od Bałtyku i tak dalej, to on mu tłumaczył, że Morze Czarne to też jest morze. Na Bałtyku się świat nie kończy. Także tu propozycje niemieckie idą w tym kierunku, a teraz mamy do czynienia ze strategicznym partnerstwem rosyjsko-niemieckim, które by zadziałało. Ponieważ w Polsce nie było lustracji, to ja też mam tajnych współpracowników, a co będę sobie żałował? No i oni, jeden na przykład mnie poinformował o tym i to potwierdziło się z innych źródeł, że w konsulacie niemieckim we Wrocławiu pracuje 600 pracowników i każdy ma pełne ręce roboty. Także to coś tam robią, prawda, ci wszyscy pracownicy. Przepraszam, proszę. Pana marszałka, pańskim zdaniem co skłoniło, żeby śpiewać z tego klucza właśnie w tym momencie? Wie pan, tego nie wiem, bo pan marszałek mi się nie zwierza. Ale sądzę, że te same pobudki nim kierowały, co panem Andrzejem Leperem. Otóż, jak państwo pamiętacie, pan Andrzej został
wypchnięty z głównego nurtu sceny politycznej, jak głęboki aut. I w pewnym momencie zaczął się zachowywać tak, jakby się przygotowywał do powrotu do centrum politycznej sceny, i to jednym susem. Musiałaby być potężna siła, która by go w ten sposób przeniosła z tego głębokiego autu do centrum sceny. Otóż moim zdaniem jedyną taką siłą, która zdolna by była do takiego przeniesienia, to byłaby afera o zasięgu międzynarodowym. I ona potem wystąpiła nawet, ale już w postaci osłabionej. Mam na myśli więzienia CIA, w których uczestniczyły stare Kiejkuty. To znaczy pan Leszek Miller i pan Aleksander Kwaśniewski. Dwóch starych Kiejkutów tam upaczało paluchy. Skończyło się jak to u nas na niczym, to znaczy cała ta dostali 15 milionów dolarów za to stanie na świecy i usługi kuplewskie. Tam podzielili się sprawiedliwie, mam nadzieję, nie tam nikt nie miał krzywdy. Natomiast przypuszczam, że Andrzej Leper coś tam musiał wiedzieć, bo on kiedyś jeszcze w Sejmie tam coś chlapnął na ten temat. Tak, o tych klewkach i tak dalej. Żeby go ostatecznie pogrążyć, to taka dziennikarka telewizyjna Maria Wiernikowska z ekipą telewizyjną i z kamerą ruszyła śladem tych jego rewelacji, żeby go ośmieszyć ostatecznie i pogrążyć. Ale ku jej zdumieniu okazało się, że to wszystko prawda. Że to wszystko prawda. I ona w końcu zaczęła tam tymi śladami już podążać na własną, że tak powiem, rękę. Skończyło się na tym, że kierownictwo telewizji odebrało jej ekipę i kamerę i ona już nie dokończyła tego reportażu, bo tam widocznie za dużo się zaczynała dowiadywać, więc tylko taką książkę napisała o tych swoich poszukiwaniach pod tytułem Zwariowałam. I tam opisała wszystkie te swoje peregrynacje, co tam, do czego się dowiedziała i tak. Okazało się, że to wszystko prawda. Więc pan Andrzej mógł coś wiedzieć na własną rękę, a poza tym ci, którzy mu przyznawali te doktoraty honoris causa, to znaczy wywiad białoruski i rosyjski, mogli mu jeszcze jakieś informacje podrzucić, żeby tutaj wysadzić, że tak powiem, polską scenę polityczną w powietrze. Dlaczego nie? Pan Andrzej jako ląd detonujący znakomicie się do tego nadawał. No i tak, i w tym momencie mogło się okazać, że no, ponieważ to zagrażało wielu interesom, to mogła zapaść decyzja, że w takim razie pana Andrzeja trzaskamy i cześć. No. I jeśli moje podejrzenia są trafne, no to musieli to zrobić pierwszorzędni fachowcy, dlatego że on się powiesił w łazience mieszkania, w którym było pełno ludzi i nikt niczego nie zauważył. Więc to tak wyglądało. Jeśli chodzi o pana marszałka, to oczywiście przytomność umysłu go uratowała w ostatniej chwili. To, że Platforma Obywatelska i rząd w ogóle nie życzył sobie kontynuowania tego, pan premier, pan Donald Tusk natychmiast skwapliwie, jak już pan marszałek Sikorski przypomniał sobie, że pamięć go zawiodła, no to natychmiast wszyscy się do tego przyłączyli, że to tak na pewno musiało być i tak dalej. Ale to tylko pokazuje, jak potężne moce zostały poruszone tutaj. No i oczywiście wzbudziło to, przypuszczam, że wzbudziło to nieufność w Kijowie co do polskich intencji. I to między innymi jest przyczyna, ale nie tylko to, bo to jest taka najmniej istotna przyczyna, że Polska już w tej chwili w sprawie Ukrainy przestała odgrywać jakąkolwiek rolę. No, nie trudno się dziwić, Ukraińcy są tak samo inteligentni i spostrzegawczy jak my. I oni się przecież zorientowali, że tak naprawdę to my sami niewiele możemy, że o wszystkim decyduje nasza złota pani w Berlinie, no to lepiej z nią rozmawiać, a nie tam z panią Kopacz, bo jak zobaczyli, że pani, nasza złota pani uczy panią Ewę Kopacz chodzić, no to czegoś chcieć więcej, prawda? To po co jeszcze sobie zadawać trud? Więc to była scena, która awansuje do rangi symbolu, no dokładnie. Mówiąc między nami, to widać rzeczywiście, że nasze państwo źle funkcjonuje, że ten szef protokołu dyplomatycznego
który bierze pieniądze od Rzeczypospolitej, między innymi za to, żeby do takich rzeczy nie dochodziło publicznie, no to po prostu powinien zostać wyrzucony na zbity łeb. Bo on, jak pani Ewa na przykład, no nie umie chodzić po dywanie, to on powinien o tym wiedzieć i zrobić z nią parę prób w gabinecie, i tak, żeby się nauczyła. Nie, to nic złego, od tego właśnie on jest. Od tego on jest, za to bierze pieniądze od Rzeczypospolitej, to wcale nie małe. Więc zamiast doprowadzać do takiej, do śmieszności, kompromitacji na pierwszej zagranicznej wizycie, to jednak można było tego uniknąć, można było tego uniknąć. Przepraszam, jeszcze pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie było o to, gdzie jest papież Franciszek. A, proszę pana, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, dlatego, że nie, no z tego co, z tych wiadomości, które się przedostały z tego synodu, to widać było, że ten dokument końcowy, znaczy ten dokument końcowy został przyjęty nieznaczną większością głosów. Nieznaczną większością głosów. Myślę, że w przyszłym roku, bo ten, to będzie kontynuowane, że no zobaczymy w przyszłym roku, kto, że tak powiem, tam zdobędzie nieznaczną większość. Po raz kolejny. Oczywiście w Kościele jak na razie jest ustrój monarchiczny. Więc ostatnie słowo należy do papieża, ale no, ja szczerze mówiąc tak z dużym zainteresowaniem się przyglądam wypowiedziom Ojca Świętego, bo on czasami mówi rzeczywiście rzeczy zaskakujące, które potem muszą urzędnicy kurialni przekładać na język ludzki. Wolałbym, ale to dla mojej przyjemności, żeby takich skrótów myślowych raczej unikał, bo to wprowadza duży zamęt. Nie wiemy, czy te egzegezy urzędników kurialnych prawidłowo odzwierciedlają jego myśl, czy nie. No bo lepiej jest, jak dotychczas przynajmniej tak było, że większość, a już szczególnie Benedykt XVI, wyrażał się wyjątkowo jasno. I nic by się nie stało złego, gdyby papież Franciszek go w tym naśladował. Jeżeli rzeczywiście są takie frakcje postępowa i konserwatywna, no to jakoś papież musi między nimi lawirować, rzecz prosta, dlatego że no główną troską, tak się domyślam, główną troską jest niedopuszczenie do jakiejś schizmy, zwłaszcza na tle sodomitów, którzy było żałosne, gdyby na tym tle nastąpiła schizma. No ale nie jest wykluczone, że o ile część powiedzmy tych uczestników synodu, część biskupów uczestniczących w synodzie po prostu może mieć takie poglądy, to nie wykluczam, że inni mogą wykonywać zadanie. Nie wykluczam takiej możliwości, no bo byłoby dziwne, gdyby taka struktura, no bądź co bądź wpływowa i opiniotwórcza jak Kościół katolicki, nie była infiltrowana. Ale oczywiście między infiltracją a opanowaniem to jest ogromna przestrzeń jeszcze, ale infiltracja no, czasami daje rezultaty. No, przypomnę taki incydent sprzed jeszcze rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego. Porozumienie w Metz między kardynałem Tisserantem i tym patriarchą Nikodemem, patriarchą Moskwy i Wszechrusi prawosławnym. O co chodziło? Janowi 23 zależało, żeby w Soborze Watykańskim wzięli udział przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej, która moskiewskiej, rosyjskiej, która wtedy, no to do dzisiaj właściwie nie jest tam jasne, czy w jakim stopniu jest infiltrowana przez KGB, jak ten patriarcha Cyryl objął swój urząd, to w rosyjskiej telewizji odpowiednik naszej resortowej stokrotki go przesłuchiwał. Znaczy ta pani go przesłuchiwała.
No i na dzień dobry powiada tak do niego. Ja to oglądałem. Z rosyjskiej telewizji się można więcej dowiedzieć niż z naszej, paradoksalnie. Otóż ona mówi tak, wasza świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. A on mówi, da, no iż to. No więc w 62 roku przypuszczam, że to była oczywista oczywistość. I w Metz nastąpiło porozumienie, podpisano zostało porozumienie, że Sobór nie potępi komunizmu. Że na Soborze nie dojdzie do potępienia komunizmu. Bardzo wielu biskupów no, chciało się wypowiedzieć na temat komunizmu. Najbardziej jedna z takich zbrodniczych ideologii, która doprowadziła do ogromnych spustoszeń i prześladowań Kościoła katolickiego na ogromnych obszarach świata, no, żeby nie została oceniona od strony moralnej, no to ale nie. No to właśnie to pokazuje, że pewne wpływy już wtedy się pojawiły, a co dopiero teraz, kiedy, że tak powiem, erozja poszła dosyć głęboko. A komunizm mutuje, tak. A, proszę pana, bo no, nie wiem dlaczego, ja tam nigdy nie byłem. Nie mam żadnych kontaktów z tymi funkcjonariuszami z Republika. No nie, bo oni mnie zaprezują, zresztą nie muszą, przecież jasne, prawda? Wcale nie mam o to pretensji. Tym bardziej, jak obejrzałem parę programów, to nawet nie wiem, czy bym chciał tam brać w tym udział. Ale no, być, jak nie wiadomo, o co chodzi, to być może chodzi o pieniądze, bo różnica między panem Bronisławem Wittsteinem a panem Tomaszem Terlikowskim od strony, że tak powiem, ideowo-politycznej nie jest duża, albo w ogóle jej nie ma. No więc tylko takie względy mogły wchodzić w grę. No nie wiem. Wie pan, ja kiedy, jak mówię, obejrzałem z ciekawości parę programów takich informacyjnych z Republika. No i właściwie niewiele się z nich tam dowiedziałem, więc poza tym, co jest intencja jasna, że no, żeby wspierać Prawo i Sprawiedliwość, co jest zrozumiałe, bo są dwa rodzaje mediów w Polsce, poza tam. Są media niezależne. To znaczy to Grzegorz Braun podał taką definicję. Media niezależne to są te, które słuchają się pana redaktora Adama Michnika. A media niepokorne słuchają się pana Adama Lipińskiego. I to jest ta różnica. Proszę państwa, zaczyna być już późno. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że państwo tutaj w większości przyszli dla pana Stanisława Michalkiewicza. Natomiast klub jako taki działa, jak mówię, już od 3 lat. I my się tutaj spotykamy cyklicznie, pierwszą, trzecią niedzielę miesiąca. Także dzisiaj niestety muszę już zakończyć spotkanie z panem Stanisławem Michalkiewiczem. Ono i tak dosyć długo trwało, jest dosyć późno. Natomiast nie kończymy jeszcze spotkania klubowego, dlatego że, jak mówię, prelekcje są jakby częścią naszych spotkań. My też odnosimy się do spraw bieżących. Teraz akurat tak się składa, że jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, mamy wybory samorządowe. No i jest to też temat, który wielu z państwa, myślę, interesuje. Część już wyszła, część, widzę, wychodzi. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze część zostanie. No i mamy, jak mówię, dziękujemy panu Stanisławowi.